Kochani słuchacze, trwa wojna. Wojna o być albo nie być naszej Polski. Czy Polska będzie Polską, a będzie sobą tylko wówczas, kiedy będzie wielka? I w tej wojnie, która się toczy na naszych oczach, najważniejsza nie jest wbrew pozorom ani ekonomia, ani inne sprawy zewnętrzne. Najważniejsza jest edukacja i kultura, a przede wszystkim media. Media, które są w tej chwili w rękach obcych, nieżyczliwych Polsce, a zwłaszcza wielkiej Polsce. I te media trzeba koniecznie jak najszybciej odbić. Trzeba je pozyskać dla narodu. One muszą się znaleźć w rękach polskich. To też z wielką nadzieją i radością przyjąłem wiadomość o powstawaniu kwartalnika Polonia Magna. Polonia Magna, czyli Wielka Polska. Tam już zadeklarowało się wiele osób, takich ciekawych nazwisk, które będą pisać właśnie do tego kwartalnika. I zwracam się z apelem do was wszyscy, kochani. Wszyscy, którzy kochacie Polskę, którzy pragniecie wielkiej Polski. Poprzyjcie inicjatywę tego właśnie kwartalnika. Niechby każdy wsparł jakimś datkiem finansowym, udostępnił wiadomość, zachęcił innych. Starajmy się o to. Na początek kwartalnik, potem mam nadzieję, że będzie miesięcznik, może dwutygodnik, tygodnik. Wreszcie powstaną też gazety codzienne, takie, które będą przemawiały językiem polskim po polsku do Polaków. I oby to właśnie to pozyskanie mediów przyczyniło się do odbudowy wielkiej Polski.